31 sierpnia wspominamy świętego Jana z Riły, pustelnika. Biblioteka Sanctorum rejestruje imię Jana z Riły, gdyż żył on w czasach, kiedy nie było jeszcze w kościele podziału na wschodni i zachodni. Zachowały się jego 3 spisane żywoty, z których najstarszy pochodzi z wieku X. Napisany więc został tuż po śmierci tego najpopularniejszego w Bułgarii świętego. Żywot drugi został napisany w latach 1173-80, a żywot trzeci w roku 1393. Według nich Jan urodził się w masywie gór rylskich w wiosce Skrino pomiędzy 876 a 880 roku, kiedy król Bułgarii Borys I przyjmował chrzest. Swą młodość Jan spędził wraz z bratem jako pasterz. Po śmierci rodziców zostawił dom rodzinie, a sam udał się w miejsce odosobnione. Kiedy dołączyli się do niego towarzysze, założył klasztor. Na tym miejscu znajduje się obecnie kaplica świętego Demetriusza, położona w pewnym oddaleniu od obecnego klasztoru rylskiego. W klasztorze mieszkali uczniowie, a Jan wystawił sobie obok pustelnię. Zachęcony przykładem Jana także król Piotr po latach panowania opuścił tron i obrał życie samotne. Kiedy Jan miał około 65 lat, powrócił do klasztoru, który wraz z uczniami wystawił. Zmarł niedługo później, 18 sierpnia 946 roku. Jego doroczną pamiątkę obchodzono zawsze 31 sierpnia, gdyż w tym dniu odbyło się przeniesienie jego relikwii. O tym, jak wielką sławą cieszył się Jan, dowodzi fakt, że od początku odbierał cześć publiczną. Zachowały się liturgiczne teksty sięgające X wieku. Jego relikwie spoczywają w klasztorze rylskim i były zawsze celem licznych pielgrzymek. Kroniki wspominają o różnych cudach, jakie działy się przy jego grobie, m.in. o uzdrowieniu, jakiego miał doznać gubernator bizantyjski na Bułgarię, Jerzy Skilices, a nawet sam cesarz Manuel I Komnenos. Relikwie świętego przewożono z miejsca na miejsce. Do Węgier po zwycięstwie nad Bułgarami w roku 1183, do Sofii w 1187, do Tyrnowa w roku 1195, aż powróciły znowu do Riły w roku 1469. Jan Rylski jest głównym patronem Bułgarii. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Jan wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.